Jestem zażenowany tym wszystkim, co się dzieje, szczerze mówiąc, wokół Merveja, bo to jest piłkarz, który na jesieni zagrał, o ile się nie mylę, 10 meczów po swoim składzie, czyli był piłkarzem w jakiś sposób kluczowym dla drużyny, natomiast na wiosnę nie dostał ani minuty. No możemy sobie mówić, że wpadł jakiś problem, że coś się tam wydarzyło, ale jeśli piłkarz nie dostaje ani minuty, a wcześniej był podstawowym piłkarzem i grał w pierwszym składzie w każdym meczu, prawie w każdym meczu, no to możemy powiedzieć, że coś się wydarzyło nie tak i że to jest coś dziwnego. I wydaje mi się, że Widzewie nie doszło w ogóle do ani jednej sytuacji, w której ktoś by powiedział, dlaczego Merwej nie gra ani minuty na wiosnę, a grał w każdym meczu na jesieni. Ja bym postawiłem krzyżyk na tym całym romansie, że tak powiem, bo uważam, że to na dłuższą metę nie ma sensu. Mam wrażenie, że jakby każdy chce w tym klubie swoich piłkarzy gdzieś tam wstawić, niech sobie wstawiają. Coś powiem teraz jakby mega osobistego. Merwej jest chłopakiem, którego my umieściliśmy w Widzewie na tej zasadzie, że dobra, fajnie, graj sobie, poradzisz sobie i my się odcięliśmy trochę i był takim chłopakiem zrzuconym gdzieś tam w nowym klubie, niech on sobie poradzi, wierzyliśmy sobie, że da radę, ale on jest odcięty od jakichkolwiek koneksji, my się nie zajmujemy na co dzień jego sprawami, ale potem, gdy się okazuje, że w Widzewie przychodzą ludzie z zewnątrz i zaczynają ściągać ludzi z zewnątrz i się zaczyna okazywać, że ci ludzie świecą oczami za transfery, których dokonali, no to siłą rzeczy i holują zawodników, których ściągnęli i ten Merwej jest taki porzucony gdzieś tam, jest taką sierotą. Ja uważam, że Merwej jest bardzo dobrym piłkarzem i nie trzeba mu pomagać naokoło jakimiś tam innymi ścieżkami. Natomiast miałem taką rozmowę z panem, zdaje się, Leszczyńskim i z trenerem Dobim. Powiedziałem wtedy, że Merwej zostanie w Widzewie tak długo, jak będzie trenerem Dobi, ponieważ wiem, że oni się po prostu lubią, cenią, że jest jakiś plan na to wszystko. No było dla mnie jasne, że możemy planować sobie jakąś przyszłość. Jak patrzę na Widzew Łódź dzisiaj, na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 20 meczów, to nie wiem, kto jest posłem piłkarzem, kto nie. Przychodzi sami Stalar, w pierwszej kolejce gra, potem nie gra, potem znowu gra, potem nie gra. Ktoś przychodzi, gra, nie gra, gra, nie gra. To się wszystko zmienia cały czas. Znaczy, tu nie ma żadnej myśli w tym wszystkim. To wszystko jest totalnie przypadkowe. I mam wrażenie, że ten klub nie funkcjonuje na zasadach, na jakich funkcjonują normalnie kluby, które mają jakiś plan. Plan polega na tym, żeby nie podpaść kibicom za bardzo, więc jeśli ktoś podpadnie kibicom za bardzo, to wtedy go się posadzi na ławkę pod presją oczekiwań się dokonuje nerwowych ruchów, czasami nielogicznych. Ktoś inny zaczyna grać, ale to nie jest budowanie zespołu. W ogóle dla mnie dziwne jest to, że ktoś jako piłkarz przychodzi do klubu i gra bardzo dobrze i im dłużej funkcjonuje w jakimś klubie, tym gra gorzej. Pytanie, czy to znaczy, że on jest, coś z nim jest nie tak, czy z klubem jest coś nie tak? Była kwestia przedłużenia kontraktu jego do końca marca. Przedłużyliśmy to. Rozmawialiśmy z Widzewem, oni powiedzieli, podejmiemy decyzję później. Przedłużmy to o miesiąc. Okej, nie ma problemu, bo my nie mamy żadnego ciśnienia. Jakby nam nie zależy na tym, żeby jakoś robić presję na Widzewie, bo wydaje nam się, że to jest fajne miejsce dla Merweja, ale ja zaczynam wątpić, czy to jest fajne miejsce. Są ludzie, którzy przychodzą, są wobec nich nadzieje, ale na sam koniec nikt ich nie buduje. Wszyscy mają na nich wywalone. Totalnie. No się zastanawiam, czy to jest aby na pewno dobre miejsce, bo Merwejowi się dobrze mieszka w Łodzi, fajnie, super klub, piękny stadion. Byli kibice, był mecz ze Stomilem Mocznym, gdzie kibice skandowali jego nazwisko, ale to było i minęło, to dzisiaj tego nie ma, tak? Są jakieś interesy ludzi, którzy ściągają kolejne osoby i są zadowoleni z tych kolejnych osób, a Merwej jest takim niechcianym dzieckiem, trochę jest taką sierotą. Ja nie będę za nim skakał, że nie wiem, że musi go wystawiać. No, nie, to nie jest moje zadanie. Moim zdaniem wystarczająco dużo pokazał przez ostatniej na jesieni, żeby dostać jedną minutę na wiosnę. Jedną minutę.